Uwaga, ten program ogląda znaczna część dorosłych widzów, ale jest też grupa 1,5% osób nieletnich. W tym materiale pojawią się treści tylko i wyłącznie dla osób plus 18. Jeżeli jakimkolwiek cudem jesteś nadal na tym filmie, proszę w tej chwili go wyłącz. Audi A5, wyjątkowo, żadne sportowe auto, a moim gościem w rozmowie jest najpopularniejsza, tak ty mówisz o sobie, najpopularniejsza seks streamerka w Polsce? Tak. Dobrze pamiętam? Tak. Bogini. Bogini. Oprócz streamów nagrywasz też filmy. Tak. Jesteś top 1. Tak, tak. Najpopularniejszych od 4 jestem numer 1. Od 4 lat? No, liczmy 3 gdzieś, tak będzie, bo już bardzo długo, bo na początku nie zwracaliśmy na to uwagi, ale jak się właśnie wejdzie w zakładki najpopularniejsze, to już bardzo, bardzo długo jestem na pierwszym miejscu. I co cię w ogóle jakby skłoniło do tego, żeby rozpocząć swoją działalność w internecie medialną? To znaczy, nie wiem, to były pieniądze, czy... Na początku to była taka... Pasję masz taką, żeby takie rzeczy robić? Spontaniczna akcja, no bo to był taki spontan, można powiedzieć. A później jakoś tak mi się to spodobało, bo to nie jest tylko tak, że robię te seks pokazy. Tam ludzie przychodzą nieraz porozmawiać, można powiedzieć, wyżalają się z swoich problemów. To nie tylko tam, nie tylko, jakby to powiedzieć, nie chodzi tylko o te seks pokazy. Ale masz z nimi konkretną rozmowę? Tak. Przychodzą i oni ludzie... płacą ci za to, żeby tak. Każdy ma tam jakoś żebyś swoje... nie robiła tego, o tak, czym wszyscy myślą? Tylko żeby porozmawiać z tobą? Rozmawiać. Tak, tak, tak. Okej, tacy najwierniejsi fani. Masz fanów? No, mam. No i to z takich stałych widzów, co już od początku mnie obserwują. Duża jest grupa wiernych fanów, takich... Dużo, bardzo takich, dużo. Takich, którzy, nie wiem, od tych 3-4 lat się obserwują? Tak, to bardzo dużo mam takich właśnie osób, co są ze mną od początku. Ale w jakich to liczbach? To jest kilkaset osób, czy kilkanaście? Nie, no kilkaset na pewno, kilkaset na pewno. I to jest też, można powiedzieć, stałe źródło dochodu z tych kilkuset osób. To no znaczy, tak, to są osoby, tak, które regularnie ci subskrybują cię, jakby. Tak, tak, tak. Wspierają. Tak. Taki patronite trochę dla ciebie. No okay. Tak. A jak już mówimy o fanach, to masz sytuacje, w których rozpoznają cię na ulicy? Mam. Podchodzą zdjęcia, robią. Jakby, mam. Przepraszam, że to jest dla mnie, że tak pytam. Jasne, mogą to problem. Być dla ciebie bardzo oczywiste rzeczy, ale dla mnie jest to jakby totalna, myślę, że nie tylko dla mnie. Są takie sytuacje, że. Ciekawostka właśnie, i nowość. Ja wiem, o co chodzi. Że są takie osoby, że podchodzą, mówią, a bo cię znamy, bogini, z tej strony, z tej. A są takie osoby, które się po prostu krępują, ale bardzo dużo miałam takich miłych, pozytywnych sytuacji. No tak, bo ty nie ukrywasz żadnego swojego wizerunku, nie występujesz. No nie, no, występuję z twarzą. No tak, to ciężko się nie poznać, jeżeli no tak. Ktoś cię jest twoim fanem, tak, na tak. Przykład jeden z tych 500 osób. Tak. Okej. Okay. Miałaś jakieś, jak już zostajemy w temacie fanów, miałaś jakieś najdziwniejsze sytuacje związane z fanami? W sensie... Możemy je rozdzielić na dwie kategorie. Najdziwniejsza sytuacja w pracy, w internecie i najdziwniejsza sytuacja na żywo, jakby w spotkaniu. No to jakiejś najdziwniejszej na żywo to nie miałam. A jeżeli chodzi o internet, no to dużo jest takich dziwnych sytuacji. To znaczy, bardziej chodzi o propozycje, czy bardziej chodzi o... Chodzi o propozycje, propozycje to są takie, że matko boska, głowa boli. Jakie miałeś najdziwniejsze propozycje? No te spotkania to wiadomo, prawda? No ale ja to zawsze oficjalnie... Spotykasz się z ludźmi? Nie, że nie spotykam się. A nie oficjalnie? W ogóle się nie spotkam, nie, okay. Nie. Bo są różne dziewczyny, które to robią, ale to jest kwestia tego, co kto lubi. Ja się nie spotykam i spotykać nie będę i to każdy wie, zawsze od 4 lat powtarzam. A dlaczego? No bo to nie, no, po prostu nie mój klimat. Ja miałam stałego partnera, z którym nagrywałam filmy, już się z nim rozstałam. Na dzień dzisiejszy jestem sama, nie szukam nikogo. Co to będzie dalej, to czas pokaże. No właśnie, co to będzie dalej? Myślisz o swojej przyszłości związanej z życiem zawodowym? No bo zakładam, że do końca życia tego nie będziesz robić, no chyba, nie. Że masz inne zamiary. No nie, do końca życia nie. Jak na przykład z miłością? To znaczy, jesteś osobą, która totalnie wyeliminowała z życia i wie, że do końca nie, życia nie szuka nie, tego? Czy... Nie, po prostu na siłę nic nie szukam. Co będzie, to się okaże z czasem. Okej.
nie wiem, czy jesteś świadoma tego, że to będzie trudne w twoim przypadku, żeby w dzisiejszym świecie znaleźć, znaczy w jakimkolwiek świecie, myślę, znaleźć stałego partnera. Bierzesz pod uwagę to, że po prostu możesz się spotykać z różnymi reakcjami? No tak, zdaję sobie z tego sprawę, jestem świadoma. Miałaś na przykład partnera w momencie, jakby byłaś w związku w momencie, kiedy nagrywałaś te transmisje? Tak, cały czas miałam partnera jednego, jak zaczynałam właśnie swoją przygodę z streamingiem, można powiedzieć, i z filmami też. Miałam cały czas jednego stałego partnera, z którym nagrywałam filmy. Okej, okay. Teraz jak wiemy oboje i niektórzy widzowie też, nadal nagrywasz filmy z jakimś człowiekiem? Nie, czy to są stare filmy? Mam bardzo dużo filmów nagranych. Okej. Okay. Z moim byłym partnerem i ja... I teraz je publikujesz? Tak, tak. No ja sprytne. Też tak mam. Ostatnio wrzuciłem film z Audi RS5 na Uberze. To ostatni materiał i to było z pół roku temu nagrane. Sprytna jesteś, kurde. Nadawałabyś się na youtuberkę. No. Masz jakieś wykształcenie? W szkole byłaś w liceum, w technikum, uczyłaś się jakiegoś zawodu? Czy nie uczyłaś się jakiegoś konkretnego zawodu, nie. Ale miałaś jakieś plany, czy masz teraz jakieś plany związane z przyszłością w jakimś zawodzie? Czy nie myślisz totalnie o niczym? Ogólnie prowadzę swoją działalność. Możesz nam zdradzić, co to jest? No, nie chciałabym. Okej, okay. Nie drążę. Jasne, spoko. No i co? No co to będzie, to czas pokaże. Bardzo dużo różnych propozycji się przede mną otwiera. Chodzę na lekcje śpiewu. To znaczy, chcesz być piosenkarką? Chcę, nie chcę, no. Tak jak mówię, no co to będzie, czas pokaże, no. Ale jestem, no bardzo dużo właśnie opcji mi się otwiera w życiu i nie tylko związane z tą seks branżą. Ja się na tym tylko nie zamykam, żeby do końca życia robić pokazy, tylko związane właśnie w tym kierunku. Ale nie miałaś nigdy takiej blokady, bo to jest... Na początku miałam takie blokady moralnej na przykład? Miałam na początku. Taką, kurde, co ja robię? Tak, na początku miałam. Może nie będę tego robiła? Na początku tak miałam, ale później do tego tak podeszłam, że ja nic złego nie robiłam. Nie miałam sobie nic do zarzucenia, bo nie sypiałam z różnymi partnerami. Miałam jednego stałego partnera, z którym to robiłam. Teraz się rozstałam, jestem sama, nie spotykam się z nikim, nie robię z nikim tych pokazów, nie nagrywam filmów. I no, ja sobie nie mam właśnie nic do zarzucenia. Strasznie się z tym wszystkim wahałam, czy to dobrze, co powiedzą moi rodzice, jak ja tak mogę, ale później to tak z czasem właśnie zrozumiałam, dojrzałam do tego, że ja nic tak naprawdę nikomu nie robię, nikogo nie krzywdzę, sobie nie mam nic do zarzucenia. Jakie były takie motywacje twoje do tego, żeby jednak po tym wybryku 18-latki zostać w tym i 4 lata później nadal to robić? To znaczy, tak jak mówię, to były czy pieniądze, czy sława na przykład? Chciałabyś być taką celebrytką? No właśnie... Jakoś tak na sławę to ja nie miałam, że tak powiem, parcia. Mhm. To już później jakoś tak samo wyszło. Jakoś tak, no, dobrze się w tym odczuwałam. Widziałam, że widzowie mnie lubią. Lubią mnie za naturalność, bo ze mną można o wszystkim porozmawiać i nieraz jest tak, że te moje właśnie transmisje nie skupiają się w ogóle na seks pokazach. Poważnie? Rozmawiamy o wszystkim, naprawdę o wszystkim. Przepraszam, że tak pytam, bo jasne, nigdy nie byłem na twoim seks pokazie. Wiem, co robisz, ale ja wiem, znam liczby, ale... Widziałem jedynie kilka filmów, to przyznaję się jakby bez bicia, że trzeba było po prostu, no, ja dziennikarski sznyt nie pozwolił na to, żeby się nie przygotować jakkolwiek. Powiedziałaś o rodzicach, to mnie też ciekawi, jak rodzice na początku zareagowali, jak teraz reagują na to, co robisz, no bo to nie jest typowy zawód. Na początku zawód. To chyba może każdy się domyśleć, byli w szoku, prawda? Ale co, wydziedziczyli cię, czy kopnęli w tyłek i... Nie, no powiedzieli... po prostu byli w szoku, co ja robię. Ale później tak porozmawiałam z nimi, wiedzą, że no nie sypiałam z nie wiadomo kim, tylko cały czas miałam jednego stałego partnera, no i... Tak, tylko jako ty... tak się pogodzili. No dobra, ale teraz mamy pandemię i co, interes się kręci jakoś lepiej, gorzej? Mi się cały czas dobrze kręci. Wyświetlenia są... Stabilne, nie odczułaś zmiany, więc tak. Jakieś tam troszkę było czuć, ale tak jak mówię, no u mnie jest cały czas dobrze. Nie mogę narzekać. No okej, okay, nie możesz narzekać na wyświetlenia, czy na aktywność, czy na pieniądze? Na wszystko.
na wszystko. No to chciałem poruszyć temat ostatni. Jak wyglądają, jeżeli mogę cię o to spytać, konkretne zarobki, na przykład ile zarabiasz za milion wyświetleń, załóżmy na Pornhubie? Ale to jest taka indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o zarobki, bo każdy zarabia inaczej. Tam nie ma dużego pieniądza na Pornhubie, to właśnie głównie chodzi o reklamę. Okej, okay. Czyli główne źródło zarobku w internecie to są pokazy streamy. I inne, inne strony. Ciekawi mnie też to, jak wiele udawania jest na filmach czy streamach. Masz z tego rzeczywiście przyjemność i robisz to tak, jakby nie było tej kamery? Tak, już się tak czuję po prostu luźno. Nie przeszkadza mi ta kamera w niczym. A chciałabyś wspomnieć, jaka była na przykład rekordowa stawka za cokolwiek, nie wiem, że musiałaś to i to zrobić za jakieś tam... Tam są żetony czy pieniądze? Żetony. Że na przykład ktoś ci dał jakąś tam równowartość pieniędzy w żetonach, żeby coś takiego crazy odwalić. Nie wiem, 5000 zł ci dał za to, żebyś to i to zrobiła, żebyś, nie wiem, spełniła jego fantazję. Jakie są takie największe ciekawostki w tym temacie? No, na przykład, to różnie, bo nieraz na tych streamach to jest bardzo różnie. Nieraz na ogólnym, można powiedzieć, takim streamie, gdzie wszyscy cię widzą, to po prostu ludzie rzucają i tam nieraz się uzbiera bardzo dużo. A jeżeli chodzi na przykład takie pokazy jeden na jeden, to ostatnio miałam szaloną sytuację. 10 tysięcy złotych też. Że nie. 100 tysięcy. Nie, no to nie, aż tyle to nie. To chłopak mi zostawił 1500, około 2000 za to, że mi się polewałam mlekiem. Tylko. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Było dla mnie to trochę takie zabawne. Czyli po prostu miał taką fantazję. Tak. Okay. Bo to fantazję każdy ma inny. Niektórzy po prostu lubią przyjść i porozmawiać. I się wyżalić. Cały czas próbuję zrozumieć ten fenomen, ale... Ciężko, ja wiem. Ciężko... Ja wiem, bo mi też to trochę zajęło, żeby to zrozumieć. Jest to irracjonalne trochę dla mnie. Ale właśnie u mnie to... Nie są tylko seks pokazy. U mnie naprawdę można o wszystkim porozmawiać. Ludzie nieraz po prostu wyżalają się ze swoich problemów z kobietami, nie wiem, w domu, w pracy. Dlaczego na przykład nie idą do psychologa czy terapeuty, tylko do ciebie? Nie wiem. No. Mają do ciebie takie zaufanie? Czy takich, tak, na pewno mają. Przekabaciłaś na swoją stronę internetu? Nie, bo ja nie staram się jakoś nikogo przekabacić. Kto mnie lubi, ten lubi. Przecież ja do nikogo to najbardziej... nie mogę do niczego i zmusić. No to jest kwestia gustu. No i widocznie... Może widzą, że jestem szczera, w tym nie udaję. Cały czas, jak coś powtarzam, no nie wiem, od 4 lat większość, nie, choćby z tym spotykaniem, prawda? Czy to bym była z tym swoim partnerem, czy nie, nie robię z nikim pokazów, nie spotykam się, nie wymieniam się partnerami, bo to nie jest mój klimat. Ja nikogo nie krytykuję, niech każdy sobie robi, co chce. No ale ja się już tak cały czas tego trzymam, ciągle powtarzam to samo i może dlatego mi ufają. Nikogo nie krytykuję. A masz w przyszłości taką myśl o tym, żeby rozszerzyć swoją... działalność, to znaczy zacząć robić na przykład filmy z innymi osobami, czy cokolwiek innego, o czym teraz pewnie nie pomyślę, ale czy masz jakieś plany związane ze swoją działalnością na przyszłość? No jeżeli chodzi o jakieś filmy wspólne, to tylko z kobietami bym mogła robić, bo transmitowałam z dziewczynami, z żadnymi innymi partnerami. No ale co to będzie z tą branżą, to nie wiem, to wszystko się tak szybko rozwija, że po prostu to jest dla mnie nieraz szok. To jest legalne w ogóle w Polsce? Tak. Seks, streamingi? Tak, to jest legalne. Mówiłaś, że masz wiele partnerek. Miałam na filmach jakby. Próbuję zrozumieć to, że są po prostu inne seks streamerki, które przychodzą do ciebie, czy ty do nich i robiłam robisz to razem? Czy robisz to ze swoimi znajomymi? Czy masz jakieś partnerki w życiu prywatnym? Nie, w życiu prywatnym nie. Robiłam transmisję z dziewczynami z tej, można powiedzieć, też z tej branży, ale na dzień dzisiejszy nie transmituję z nikim. Robię sama pokazy. Tylko sama. Tak. No wiadomo, COVID, no, pandemia, można się zarazić wirusem. Tak. Masz jakieś... To też jest śmieszne pytanie, ale jakby w mojej branży, czy w telewizyjnej, czy w dziennikarskiej są plebiscyty, różne nagrody można wygrywać co roku, są jakieś takie konkursy, masz coś takiego u siebie? To takie pytanie luźne, na zasadzie ciekawostki. Czy ja ciekawostki. Coś takiego robię, czy ogólnie? Nie, czy macie coś na zasadzie najlepsza, gala najlepszych seks streamerek w Polsce? Na przykład ja ogólnie nie zagłębiałam się w to, ale ostatnio właśnie ktoś mi o tym powiedział, że jest taka dziewczyna, która dostała globa.
Co to jest Glob? Chyba Glob. No, że jest najlepszą tech streamerką. Na świecie? Tak. Chyba na świecie. Nie jestem teraz pewna, bo nie zagłębiałam się w to, bo jakoś tak mnie mega to nie interesowało. Czyli tobie też nie zależy na tych ewentualnych nagrodach, jeżeli takie były. No jakby była, to spoko, no ale jakoś tak nie mam warcia. Czy możemy powiedzieć, jak masz na imię? Czy nie chcesz tego mówić? Okej, czyli jednak jest taki... Możesz Krysia do mnie mówić. Jest taki pierwiastek prywatności w tobie. Tak. Że są rzeczy, których nie chcesz powiedzieć przed kamerą. Mhm. A czemu nie chcesz powiedzieć, jak się nazywasz? Jakby jest to związane z twoją drugą branżą, którą się zajmujesz? Też. No i też prowadzę swoją działalność. Nie chcę, żeby każdy wszystko o mnie wiedział. Są jeszcze jakieś rzeczy oprócz imienia, które chciałabyś ukryć przed ludźmi? To znaczy takie, nie wiem... Z których, ja wiem akurat prywatnie, ale takie rzeczy jak miejsce zamieszkania, z jakiego miasta jesteś. Tak, no to na pewno. To nie mówię po prostu tego, bo to nikomu do szczęścia nie jest potrzebne. W San Escobar bogini mieszka. Słuchajcie, taka historia. Byłem tam na kawie, słuchajcie, niesamowite. Z daleka przyjechałaś w ogóle, to taka tylko jedna podpowiedź. Nasuwa mi się też pytanie, czy masz jakichś bliskich, oprócz rodziny takiej najbliższej, czy przyjaciół, znajomych? Ma. To się nie zmieniło? Czy straciłaś kogoś? Moje grono jest bardzo malutkie. I każdy wie, czym się zajmuje, nikt nie ma nic przeciwko. No, pewnych spraw nie da się ukryć. Mhm. No. No i moje grono właśnie jest takie malutkie. Z tego grona to są wszyscy, którzy byli 4 lata temu, zanim zaczęłaś seks streamingi? Nie, nowe znajomości też. Jedno słowo. Zawarłaś. Tak. Zawarłaś. Tak. Świetnie. Jakby fajne jest to, że nie jesteś w tym sama. No bo jak nie masz partnera. To jest super, no. A to też jest bardzo ciekawe, dlaczego teraz nie masz partnera. Nie wiem, to właśnie o to poszło? O to, nie, co robisz? Nie. To po prostu z powodu osobistych, ale to w ogóle nie było związane z tą branżą, no bo oboje w to weszliśmy. Tak naprawdę i od początku, jak zaczynałam, to byliśmy razem. Czyli on teraz też robi to, co ty, tylko że na innej... Nie, już nie robi, już nie robi. W innym kącie, już nie robi. Tylko ja robię. Ale nie, on nie jest seks streamerem. W sensie nie streamuje sam, o. Aha, czyli streamuje z kimś innym, rozumiem. Z nikim. Ja streamuję, w ogóle nie streamuje, nie ma go w internecie. Nie ma. Rozumiem. Tylko ze mną to robił. Oboje tak spontanicznie zaczęliście, czyli byliście od początku w tym razem, tak. A odczułaś jakąś różnicę, jak się rozstaliście, jak zostałaś z tym wszystkim sama? Czy już byłaś, nie wiem, wprawionym streamerem? Bo wiadomo, że tak troszkę może odczułam, bo też bardzo dużo osób było w szoku, że po prostu nie jesteśmy ze sobą. I co, ale czy tak odczuć? No troszkę odczułam, ale już jestem taka, można powiedzieć, wprawiona w boju. Jesteś osobą wierzącą? Tak. A nie wpływa to jakoś na twoje morale? Twoją moralność? No ja nie uważam, że na coś złego robię. Ja zależy, jak kto na to patrzy. No nie. W katolicyzmie jest to raczej taką kwestią sporną. Czy to jest dobre, czy niedobre. Dlatego o to pytam. To też ciekawe dla mnie. Ale lipa, ja pierdzę. Znaczy nie wiem, czy dla ciebie to jest super, ale ja to się nudzę przy tym. Bejce lepiej. Tak? Jest taki wiek, w którym chciałabyś to skończyć? Nie wiem. Masz teraz 22 lata? Nie wiem. 22. Do 30. Nie skończę, 23. Okej. Okay. Jesteś 2 lata młodszy ode mnie. Rok młodszy ode mnie. Ja w marcu 24. Proszę. Kim ja mógłbym być, gdybym te 4 lata temu inaczej pokierował swoją przyszłością medialną? Ale nie narzekam. Hejt występuje u ciebie w środowisku? No pewnie. To jest bardzo często. Ale co, na żywo czy przed kamerkami? Na żywo jeszcze się nie spotkałam z taką sytuacją, a na kamerkach no to łatwo jest kogoś zhejtować, jak się jest anonimowym. Ale zaraz, żeby z tobą porozmawiać czy coś ci napisać, trzeba zapłacić. Czyli... Czy nie? No, na początku to masz darmowe, a tam po osiągnięciu jakiejś ilości widzów na ogólnym, to tam trzeba rzucić, nie? Okej, okay, i ktoś wchodzi specjalnie na ciebie i wyzywa cię, tak? No, są takie sytuacje. A są jakieś takie nietypowe wyzwiska? Jakby, nie wiem, grożą ci śmiercią? Zmyślam, ale ja miałem na przykład takie coś kilka lat temu, jak jakieś grube afery szły u mnie, no to...
no życzyli mi śmierci. No też są, ale to ja się mogę tym jakoś nie przyjmuję. Okej, czyli tak jak u mnie. No bo co? W tym się, płakać mam. W tym jesteśmy podobni do siebie, widzisz, że mamy wyrąbane na hejt. Tak, tak. Zawsze było tak, że sobie radziłaś z hejtem? No nie. Na początku to mnie jakoś... brałam to za bardzo do siebie, przejmowałam się tym, a później z czasem to już tak po prostu spływało to po mnie. Czy kwestia zasięgów, to znaczy widzisz, że jest dużo fanów, tak? No też, ale mam się naprawdę przejmować tym, co kto mówi. Ubliży. W szkole miałaś raczej lepsze oceny, czy byłaś takim typem słabszego ucznia? Dobra. Byłaś dobra, okej. Okay. Dobrze się uczyłam, no. Masz taki cel, do którego chcesz dojść i przestać nagrywać, czy tam streamować? Nie wiem, chcesz wybudować dom, samochód drogi kupić i wtedy już jest okej? Okay? Czy robisz to raczej tyle, ile możesz i jak najwięcej kasy no, z tego czerpiesz? No cele swoje mam. Co bym w życiu nie robiła, to ja lubię to, co robię. Jakby to nie zabrzmiało. Po prostu lubię to. Bo to nie skupia się tylko na seksie i właśnie takich różnych pokazach, no nie? U mnie to nieraz można przyjść i przez kilka godzin nic się nie dzieje, tylko rozmowy na różne tematy. No tak, ale co byś nie mówiła o tym, jak bardzo to lubisz, to nadal ja ci odpowiem, że to może mieć swoje bardzo mocne konsekwencje w przyszłości. No tak, i sobie zdaję z tego sprawę. Możesz naprawdę mocno, nie wiem, czy teraz tak jest już, czy będzie potem, może nigdy nie będzie, ale z perspektywy osoby z zewnątrz, boję się o twoją przyszłość. Mam wrażenie, że ta przyszłość może zostać zachwiana przez to, co robisz. Ale na pewno nie będę tego do końca życia robić. To tak jak mówiłam, no, że już tyle w moim życiu się dzieje innych rzeczy, że no nie wiem tak naprawdę, ile jeszcze będę w tej branży. A ta druga działalność, którą się zajmujesz, jest związana z twoją główną działalnością, czyli z sex streamingiem? Nie. Zupełnie co innego? Zupełnie co innego. Nie namówię cię, żebyś powiedziała, co to jest? Nie namówisz. Masz jakieś pasje? Na pewno masz, każdy człowiek ma jakieś pasje. Jakie masz pasje? Głównie właśnie sport jest moją pasją, pokochałam to mega. Sport? Ale co, siłownia? Kickbox. Poważnie? Kickboxing, no. Czyli powinienem usiąść z tyłu, albo ciebie z tyłu posadzić. Nie, no gdzie? Jesteś niebezpieczną kobietą. Nie, jestem bardzo spokojna. Tak? Mhm. Czyli mogę być spokojny. Możesz być spokojny, no. W tej rozmowie dobrze. Tak. Są jakieś inne pasje oprócz kickboxingu? Tajskiego boksu, przepraszam. Kocham mega, mega zwierzęta. Chciałabym kiedyś może mieć schronisko. Tylko z drugiej strony, jak sobie o tym pomyślę, przywiązałabym się mega do tych zwierząt i nie byłabym w stanie chyba ich oddać. Oprócz mężczyzn masz też jakąś liczną grupę kobiet, które cię oglądają? Czy to jest jakieś, nie wiem, 2%? Ja na przykład mam... Nie, kobiet mam sporo. Sporo. Ale to jest pół na pół, czy... No nie, wiadomo, że większość jest mężczyzn, ale coraz więcej jest kobiet. Tyle. Ja już chyba swoją listę pytań wyczerpałem. Dzięki ci za jakże ciekawą, nietypową rozmowę. Nietypowa rozmowa z nietypowym gościem, a wy, jeżeli macie jakieś typowe albo nietypowe pytanie, no to napiszcie w komentarzu. Masz swoje konto na YouTubie? Mam. No to będziesz odpowiadała, jak będziesz chciała. Subskrybujcie program High Five. Więcej ciekawych rozmów właśnie na tym kanale. No i trzymajcie się. Do następnego. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Hejka.